Pięknie, dziękujemy. No, na takie obrazki to możemy popatrzeć. Tak jest. No właśnie, jakby dobrze wymyślony dzień, tak? Historyczny do zapisania, jeśli chodzi o ten ruch, przepływy. Jezdnie pięknie wyglądają, super. Nie na darmo ten dzień ma trzy imiona. Tam płynnie, przy tym. Płynnie się jeździło. Tak jest. Mówiłam o obrazkach, no to może przejdźmy do świata obrazów. Przenieśmy się do świata street artu. W Leonarda Art Gallery. Już jutro jest otwarcie oficjalne czwartej edycji Urban Art Aria. No i my już dzisiaj premierowo, przedpremierowo właściwie, możemy tam zajrzeć dzięki naszej reporterce. A to Karol. No bardzo mi się to podobało. Dagmara. Znowu warszawski temat. Psiaka Dagmara. Masz? Nie. Proszę? Masz psiaka? Nie. Kociaka? Nie. To znaczy, że nie masz kłopotu, kiedy wyjeżdżasz na wakacje. Mówię no kłopotu w cudzysłowie, rzecz ujmując oczywiście. No nie mam, no ale mam teściów, którzy czasami pragną podrzucić swojego pieska i wtedy jest ostro. Wierzycie? Wierzycie czy nie? Unikamy. Aha, okej. Okay. No właśnie, co zrobić z pupilem, kiedy wyjeżdżamy na wakacje? To jest bardzo dobry temat. I albo kiedy nie możemy się nim dłużej opiekować, bo czasem przychodzi taki moment, kiedy musimy zadbać o własne zdrowie. Jedziemy do szpitala, okazuje się, że to będzie bardzo długi pobyt, albo tak czasem nawet z tego szpitala nie wychodzimy, nie wyjeżdżamy. Tak jest. I to jest dobre pytanie do naszego gościa, ale najpierw mamy coś dla Państwa. Właśnie, może warto wcześniej pomyśleć o losie naszego ukochanego towarzysza. Gościem jest Katarzyna Bargiełowska, behawiorystka zajmująca się zachowaniem zwierząt, a także zwierzętami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Katarzyno, witamy bardzo serdecznie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że zdarza nam się to, a jesteśmy osobą samotną, no i ten piesek czy kotek, to stworzenie zostaje samo. Samo zupełnie. Nie mieliśmy czasu o to zadbać, nie mamy czasu w tej sytuacji. Jesteśmy już w szpitalu, a ten zwierzak zostaje sam. Albo nie ma już właściciela i taki zwierzak nie może trafić do schroniska. Co się dzieje w takiej sytuacji? Co zrobić z takim zwierzakiem? Pamiętajmy też o tym, że nie zawsze z każdym członkiem rodziny, bliższej czy dalszej, ten pies będzie dobrze się czuł. Walskim spędzał wiele dni i czekał na swojego pana. Tak. A pana nie było i dopiero mieszkańcy się nim zajęli, trafił do jakiegoś schroniska. Potem zmarł. Umarł, odszedł, ale do dzisiaj ma swój pomnik na Błoniach przy Wawelu. Nie opodal smoka. W Stanach Zjednoczonych, zdaje się, jest taka sytuacja, że 60 do 70% zwierząt, które straciły swoich właścicieli, jest porządek na tym biurku, że wierzyć się nie chce. Proszę bardzo. Dobre wrażenie robię, widzicie? Staram się jak najbardziej. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, absolutnie. Nigdy nie ma szansy na drugie pierwsze wrażenie. No to super. Jeżeli mi wyszło, to bardzo się cieszę. A jeszcze w takim razie dorzucę przegląd. No tym razem Warszawa. Bardzo mocno przejrzałam ją. No będą dramaty mieszkańców portu Żerania, ale również będą plany na weekend. Co warto w Warszawie zrobić, więc zapraszam bardzo serdecznie. Sami? No właśnie, ale jak, co? Fajne, ale... I już tłumaczę. Najlepiej sprawdzi się jedna, dwie i też warto sobie to chwilę wcześniej przed wyjazdem... Pięknie dziękujemy. Była naszym gościem. Zresztą widać po roślinach, że ma do tego rękę, jak mówiła babcia. Prawda. Trzeba mieć rękę do roślin, bo inaczej żadna nie przetrwa. Ja nie mam, u mnie żyją. Jest ale lśnią tak jak u pani Izabeli? No, nie wiem, jak się nazywa ten kwiatek blisko pani. To jest zamiokulkas. No to właśnie ten zamiokulkas u mnie żyje, ale jakby ma mniej liści. W sensie tych łodyg. Pracuję nad tym, żeby było więcej. Izabela Przybylak, to bardzo, bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, a teraz zanurzmy się w internet, w otchłań. Rzućmy się na głęboką wodę, ale z przewodnikiem. Tak, i za chwilę wyjaśnię wam, dlaczego kocim krokiem zbliżyłem się w kontekście scrollowania po różnych dziwnych, śmiesznych i zadziwiających rzeczach w internecie. Więc, drodzy Państwo, ruszamy. Kliwiński, proszę Państwa.